W dzisiejszym filmie powrócimy sobie do lasu w pełnej wersji Sons of the Forest, gdzie będziemy poznawali nowe tajemnice i nowości, jakie właśnie zostały dodane przy tej wersji. I dzięki za tak miłe przyjęcie poprzedniego odcinka. Jeżeli chcecie, aby jeszcze w tym tygodniu pojawił się kolejny odcinek, zostawcie teraz łapkę w górę, no i napiszcie w komentarzu na przykład kanibal. Miłego oglądania. O Jezu, atak, atak w nocy. Bijcie siekierką mnie. Żebym miał siekierkę. Ty, musisz mieć siekierkę. Przerwało mi ten. To są te nowe, co mają dzidy. Tak. Dzid menu. Ty, chcieliśmy się przespać i... A, biją mnie w domu. Wynocha z naszego tu domu. Zabiliśmy. Złodzieje. Nie, jeszcze jest jeden. O, dobra, chyba nie żyje już. Tak? Nie żyje? Nie żyje. No nie. Dobra, chodźmy. Kostki pozbierałeś, to trzeba armor zrobić. Spokojnie, za chwilę was oprowadzę po nowej bazie, tylko czekam, aż będzie ten. Dzień. Ej, już jest w sumie dzień powoli. Oho, jakiś krzyk jest, słyszę. Virginia już parę razy podchodziła, tylko ja nie pamiętam, jak się ją oswajało. Czy coś jej się dawało? Jagody. Jagody? Nie, to ona jagody przynosiła chyba. No właśnie, nie pamiętam. Po czasie. No coś było jakieś, żeby jej dać, ale za każdym razem, jak się do niej zbliżyłem, to ona uciekała. Głowę szopa jej daj. To będzie idealny prezent. O, tutaj są patyki, jeżeli ktoś by potrzebował. Tutaj są kamienie. Tutaj jest stół, który wybudowałem jakiś losowy. No, tu jest ta wieża. Wydaje mi się, że baza jak na pierwszą taką bazę jest całkiem spoko. Całkiem nieźle ci poszła. No, dziękuję. Dobra, to idziemy w takim razie, bo mamy dużo rzeczy do zrobienia dzisiaj i dużo przedmiotów do zdobycia. Te płomyki w tym, w oczodołach pięknie wyglądają. Cozy lampeczka. Cozy domek. Muszę się napić i coś jeszcze zjeść i pół HP najlepiej odnowić. A ten domek to budowałeś sam czy z projektu? Nie no, sam, przecież to... Wygląda jak gówno. Nie, oszukujmy się. Nieprawda, wygląda bardzo ładnie, tylko nie ma ścian. No tak, bo ścian mi się nie chciało robić. Przyznam szczerze, mówię, nie no dobra, pierdzielę to i wyłączam grę, bo już za dużo spędziłem tutaj czasu. Czekaj, jak wezmę bal teraz jakiś na przykład, to tak, mogę dorobić ścianę, czy nie? Możesz. Podejdziesz sobie tutaj i na dół tak weź skieruj myszkę. No bo... To powinno ci automatycznie ścianę postawić. Jak ja mogę teraz mięso w ogóle wrzucić na tego, na grilla? Ja nie stawiam. Kiedyś można było normalnie to robić, prawym tak. Chyba zbierać, a teraz nie mogę. Mogę tylko zjeść lewym i tyle, a mięso jest możesz zdrowe, położyć, przecież. Możesz położyć. Ale no właśnie, tylko jak? Ja to robiłem automatycznie, ale nawet nie wiem jak. No bo tu przytrzymać powinien się... musisz. Przytrzymać E i pojawi ci się ekwipunek. Okay, no. Na ognisko. Ciężko... No taka tacka ci się dobra. Tak. Ale no. Nie rozgarnia tutaj. Ale no jak coś, suszone wiesz. Mięso było gotowe do zjedzenia. Tutaj na tym ale mamy. Było trute chyba to mięso. Nie, to nie było, to było suszone. Admiros miał inne, o właśnie w ten sposób się buduje. Aha, Admiros miał inne, o. A gdzie jest to zdrowe mięso? Tu, patrz, masz dwa powieszone. Ale to ja właśnie to zjadłem, bo... No właśnie. No jak, czemu rzucasz mięsem? No bo jest niedobre. Jak jest niedobre? Uwaga, zjadam. Mięso suszone, zebrano. Czekaj. No. Dobra, jest zdrowo. Okay. No. Ale zjadłem pierwsze z brzega i było zgniłe. Niemożliwe, no to żeby. Zgniłe ci dało po prostu. Nie, bo miałeś. Możliwe, że miałeś w ekwipunku po prostu zgniłe mięso. I dlatego tak to wyglądało. Ej. O, dobra, jak teraz ja wyglądam? Mięsko. Ostatnie pytanko, jak ja wyglądam? No tak pięknie. Jak i wcześniej widziałem. Okej, tak, dobra, jak... bo wy się zmieniliście bardzo. A do picia gdzie masz? Tu, patrz. Bierzesz picie, bierzesz, podchodzisz tu. I pijesz. Aha, proste, dobra. No, takie proste okay. To jest. No to czyli można pić dalej nieprzygotowaną jednak? No, ja piłem i nie umarłem. Więc właśnie... No trochę na zielono jest, okej. Okay, no, to tam... helikoptery latają. Nie wiem, budowałem sobie bazę i przyleciał helikopter. Helikopter zawisł w powietrzu, obserwował mnie i odleciał sobie. I nie mam pojęcia, o co chodzi. Wow. Czy to jest jakaś nowość, czy nie? Znaczy, to jest nowość? To jest chyba coś nowego, no nie pamiętam, żeby było coś. Ale dlaczego? Ja w ogóle, nie wiem, czuję, idziemy jak coś na wyprawę już. Dobra. Nie mam pojęcia już, na czym polegała ta fabuła tej gry. Wiem, że był jakiś artefakt i tam jakieś rzeczy się działy. Ale kompletnie bez ładu i składu, to pamiętam. My jesteśmy tą grupą, która ma pewnie odnaleźć może właśnie Virginię i rodzinę. No tych zaginionych ludzi. No, tych z początku. Ale czemu na przykład helikopter tutaj był i latał? O, ekipa. O, śmiecie. No bo jest więcej pewnie tych ekip. A. Które szukają. My jesteśmy ekipą. Ale z nami stracili kontakt. No ale on normalnie, szkoda, że tego nie nagrałem, ale przyleciał ten helikopter i zawisł w powietrzu, tak patrzył z 10 sekund na mnie. I odleciał sobie. No to faktycznie szkoda, że tego nie nagrałem. No. Mógł ci nawet uwierzyć wtedy. Aha, ty nie wierzysz mi, tak? Najdziwniejszy błąd w grze. To nie, ty obstałem, że to jest nowa rzecz po prostu i tyle.
Ale to nie żaden. A strzelali do niego z tej chęci. Nie, nie strzelali, po prostu byli i patrzyli na mnie i sobie odlecieli. Patrzeli. Ale ładnie ta gra wygląda, powiem wam no szczerze. No ej, przepięknie ta gra wygląda. No. To nawet nie ładnie, tylko po prostu przepięknie. Jak jeszcze wiesz. Pięknie i wygląda 70 stopni na moim procesorze. O, właśnie, to jest... Gruby! Tak, cycata! Mocny, cycata tam jest! To jest grane, widać jej te cyce. No ale to jest gra, więc można. No nie wiem, czy tak można. Można, ale jest... Poka. No zobacz... O kurde, ale, to jest... Ej, ale jej nie było! No nie było, było jej! Nie było! Nie było takiej! Ej, oni rzucają dzidami, odsuńmy się. Ej, odsuńmy się. Nie rzucają dzidami. A jest ten, no rzucił, czerwony, rzucił. Czerwony. Za to wami jest na drzewie już! Dobra, idziemy weź, stąd, idziemy. Podajmy stąd. Ogólnie. No czerwony to nie było jakieś takie wyrośnięte dziecko? Nie tak, wiem. Tak, tak, i on atakuje bazy już, ten czerwony. O, od tego Boże. Się zaczyna do ataków baz. Dobra, palmy stąd. No, palmy, może. Idziemy nie ma co, na ten. Nie ma co. Na brzeg. O, ale, roślinka. No. Trzeba broń znaleźć. O, tam się coś dymi w ogóle po prawej, nie wiem czy widzicie. O, rzeczywiście. Tak, widzę, mam max grafikę, widzę. No. Ej. No, ale tutaj taki mały obóz powinien jeszcze być chyba. A to nie, nie. Mały obóz. Mały tak, obóz, tak? Zaraz zobaczymy. Nikt. Tak. A tutaj nie było żółwi, który można było odcinać głowy? Chyba w jedynce, wiesz? A. Jakoś dwójce chyba próbowałem i chyba się nie dało, jak graliśmy. No to gówno, update. Nie dodali w jedynce można było każdemu zwierzęczkowi. No i to było fajne. To było bardzo fajne. I sobie powiesić na ścianie. No. I mam nadzieję, że tutaj też można tak zrobić. Że można, bo te głowy można obcinać. No ja mam głowę królika w ekwipunku, jakbyś chciał. I jest też shop i jest wiwiórka na pewno, bo wiwiórkę chyba też mam w ekwipunku. Gdzie masz? O, tutaj muzyka. Muzyka? Dobra. Tak. O! Tu będzie parę rzeczy. Ty, jaka fajna muzyczka. Muzyka znaczy sekret. No. O, i mamy taką plandekę, z której możemy robić ten namiot tymczasowy do o, spania. No, do to się gry. Pewnie przyda. Dobra, zbierzcie wszystkie rzeczy, jakie tylko możecie tutaj. O, jest. C4, C4. Kostka C4, o. Tak, już nie mam miejsca. Ja też nie mam miejsca, niestety. Larki. Dobra, to. Ale jedzonko najważniejsze, jakieś takie pierdolenie. No, jedzenie, woda, tego typu. No dobra, teraz najważniejsza rzecz jest taka, żeby nas rekin nie zjadł, jak będziemy tam płynąć, więc. Nie, no nie zjadł. Ktoś chce się z żółwiami połamić? Chodź tu. To jest bardzo ważne. Dobra, ja uzupełniam HP na maksa. Są rzeczy ważne i ważniejsze tutaj. No. Bo rekin faktycznie może pogryźć. Ciekawe jak smakuje mięso z żółwia, pewnie gdzieś tam. Admiro, zobacz co mam w ręce. Patrz. Okay, bo tutaj... Głowa żółwia. No, Jezu, ty surowe mięso, jeszcze jesteś sorka, posrany. No. No bo chciałem o kurde, też zjadłem. O Boże. Myślę, tu widać... że takie surowe mięso to pewnie bardzo podobne do tego, do albo do kurczaka, albo do krewetek. Myślisz? Nie wiem w sumie. No. Dobra, płyniemy tutaj. Płyniemy w trójkę, więc każdy z nas ma 1/3 szans na to, że zaatakuje rekin. No, dokładnie. Wszystkich ja nas myślę, tylko Hogaty jest już na przodzie, więc jeżeli ten rekin się zrespi, albo... Dobra, ja już wchodzę na ponton. Nie. I rekin jest! Widziałem jest? Jego... Tak, no Hogaty jest, nas skazał jest, na śmierć, jak coś, Admiros. Nie, no to jest walka teraz o przetrwanie. Czekaj, ale on... drużynę B, 1 dźgnę na 3. Ciebie, żeby krew z ciebie poleciała i on wtedy to wyczuje. To jesteś posrany. Ale to w sumie fajny pomysł. Bardzo normalna pomysł. Rzecz. I pistolet tutaj jest, panowie. Wpuść mnie. Nie. Wchodzę powoli, bo to Teraz ja. O, jaka łamaga na koniec wchodzi, ty. No, ej, dobra. A nie, to flotar, przepraszam. Aha. Mamy pistolet, wiesz co z nim za chwilę zrobię? No. Flary. Lepiej. A gdzie pistolecik jest? O, mam. I tu leży sobie. Flary, nice. To sobie wezmę. I GPS-a weźcie, nie? Chłop się chyba palił na śmierć, z tego co widzę. No. Ale se chilluje, nie? Tutaj. No, chill bomba. Czekaj, my nie bijemy rekina? Jak ty chcesz bić rekina? No, z pistoletu. No właśnie. Admiros, szybko uciekaj. Rekin jest sfokusowany na Hogatym. Tak, okay, tak, dobra. Nam jest sfokusowany. Hogaty kupuje nam trochę ugryź czasu. Ugryź mnie! Ja wydawało mi się, że z pistoletu my po prostu chcemy zabić tego rekina. A nie, to się nie opłaca. Nie ma co. Aha, no. Powiedz, chcesz kulki marnować na rekina, którego nawet nie oskurujesz ani nic? No, a może da się oskurować rekina. No, a jak go przytaszczesz na brzeg? I rękoma. No. A, no okej, okay. Dobra, no to jak normalnie. Tak to zrób, okej. Okay. Dobra. W sensie, to, no możesz spróbować. Ej, ty w ogóle nic mnie nie zaatakowało tutaj.
Ale fajnie. Nie zaatakował niestety. Idziemy, idziemy w stronę tego dymu, bo i tak będziemy szli w tamtą stronę mniej więcej. Dymek. Mam obozowisko. Ej, oni sobie siedzą przy ognisku. No to rozstrzelaj ich. Jezu. Chory człowiek. Radyjko sobie gra. O. Ej, on, to brzmi jakby oni się modlili. Witam. Oho. Tak, oni sobie śpiewali albo się modlili, takie dziwnie to... No bo oni tak robią. Okej. Okay. Jeden strzał, jeden kill. Okej. Okay. No co się będziemy bawić z jakimiś ten... Ładnie to wyglądało. Ja bym na mutanty przygotował, tak naprawdę zostawił trochę ammo. Ja po prostu na mutanty zrobię C4 i będę rzucał. A, no albo mołotowy, okay. Tak zawsze robiłem i to mi najlepiej pasowało. No w sumie to ma sens. Żywica do drukarek. O właśnie, te rzeczy też trzeba tak, można by było. Do drukarek by się przydało, żeśmy podrukowali rzeczy. Na przykład maskę. O, amunicja do karabinów. Ja bym chciał płytkę elektroniczną, taką z komputera. Żebyś sobie stworzył to C4? Tak. Mhm. Taki jest plan. Oj, czekaj, mogę coś... Nie mogę ty tego zrobić. Mi z tym. Co ty robisz? Nie marnuj amunicji. Przestańcie na Boga, co wy robicie? Wyłączam radia. Przestańcie. O kurde, z krzyżykiem. Ej. Przestańcie na Boga. Krytykujcie się. A bo ty RP robisz, dobra. No, The Forest wybacz RP. Panie. I teraz musimy iść... Czemu ich zabiliście? O, amunicja do pistoletu. No, także Admirosowi się nawet zwróciła ta amunicja, o dziwo. No i super. Ej, tu Admiros leży płytka. Płytka drukowana. Masz płytkę? No, tutaj w tym miejscu. Zobaczmy, co się dzieje w tym dymku. Witam. Ej, nikogo nie ma chyba. Shop był. A, no. O, strzała jest, czaszka. Płatki? Okej, okay, mogą się przydać. Ojejku, płatki bym sobie zjadł chętnie. No, takie... O podwyższonej zawartości cukru. Najlepsze płatki. No, to jak każde. No w sumie. Ej, ktoś strzelił we mnie! A, dobra. No jeden, ja już się nimi zajmuję. Nie, bo podszedł do mnie ten. Ziomeczek. No tulina dla nich jest, jak coś. Co to jest? Potrzebowali. Myślałem, że to Hogaty mnie atakuje. Nie. O kurde, duży! O, i padł. O, a tu obrazki są. I czaszeczki. Oj. Dobra, o, pewnie jedzonko było niezłe. Tak, wyżera na całego. O, przyszedł duży! Tak, duży. Ty, oni mają tutaj mutanta! O kurde, dobra. uwolniłem mutanta! Uwaga! Czemu uwolniłeś? O, no bo nie. On był... Dobra. Uważaj, Admiros. On jest mocny. Chyba trochę... No, uczepił się mnie. Dobra, ja sobie popatrzę. Ty, nie wiedziałem, że można go uwolnić. Dobra, pyk. Okej, ja już nie mam amunicji, koniec zabawy. Fajnie było, dobra, ale ja się dużego zastrzeliłem jeszcze. Pyk. Ja z wyskoku Taszki. Go biję. Ej, tu jeszcze babeczka powinna być. Ała. Jest. Nie, jest jeszcze, co najmniej dwóch gości. Tak. Kanibali obok nas. Ty, on biega dookoła mnie, nie wiem, o co mu chodzi. Dobra, że tu nie ma wyjścia. Ej, co on robi? Mutancie, przepadnij! Czekaj, on nie ma oczu, żeby nawet to widzieć. Ja bym rzucił bombę, ale boję się, że będzie rykoszet we flotara. Ej, czy to jest ten nowy update, że mutant dookoła ciebie biega? I nic Stary, ci nie dzieje? Odprawia wokół ciebie. No o, dobra, nagle... Oż ty. Dobra, chodź tu. Chodź. Pyk. Dobra, załatwiony. No, o, ładnie, dobra. Ładnie. To wszystko na ciebie flotar poszło, widziałeś? To całe białe. Ja nawet wziąłem. Ja wziąłem z niego skórę zdjąłem. Idzie gość, idzie, biegnie do nas. Jeszcze ty, zoba nabity tutaj gościu. O, Jezu, ty. No i mnie za. Dostał. Dobra, od razu. Jezu, dojazd. No okay. Tak, leczonko. O właśnie, w sumie leczonko by się przydało. Jedzonko. No, ale w ogóle jak mamy już dużo przedmiotów. O kurcze. Co ja znalazłem? Chłopaki. Dawaj, skarby. No i to są fajne skarby. Ja nie chcę nic mówić, ale się jakoś ciemno zrobiło. Nie, niemożliwe. A to chmury. To mam maksymalne ustawienia graficzne. Tym razem będzie lepiej. No. Dobra, za chwilę u was będę. O nie! My idziemy do ciebie właśnie. Chwila, mam mały problem. Znalazłem wózek golfowy po raz kolejny. Aha, znowu go rozwalił. Boję się. No, tylko że go trochę zablokowałem tutaj na skałce. Znowu. Więc... Nic nadzwyczajnego. Czekaj, może uda się?
Jakoś nawet mnie to nie dziwi za bardzo. No nie, no jest zestakowany, nie... Ja ci pomogę. O, no. Proszę. Ty, rzeczywiście. Dobra, niech teraz ktoś inny kieruje. Nie, ja nie i chcę. Do dobra, tego punktu, do tej jaskini. Tam się kierujemy, w to miejsce. Który punkt? Która jaskinia? Na północy to jest. Na północy. Dobra, tak. Gdzie jest północ? Powiedz mi, czy mam jechać w prawo czy w lewo? Masz GPS-a. Ten fioletowy punkcik, jak on wygląda? Nie, nie, nie fioletowy. Jaskinia na północy. Ja nie, nie mam teraz, bo siedzę sobie, więc nie mam... No ja siedzę, nawet... też nie widzę, czy jest to północ, czy to nie jest północ. Biją, biją, uciekaj, uciekaj, jest, no. Uciekaj. Jadę, ale nie wiem gdzie, to jest ten problem. Ty chyba jedziesz... Oj, ty wracasz się. No, chyba. Wracasz, o, i to jest północ. A nie musimy zjechać na dół właśnie? Co on ma metalowego? O Jezu! Silnik ma, nie, piła to jest. O. Idź stąd, jedź stąd! A! Ła! Jazda, jazda! Ucieczka! Co jest? Siedzicie? Ja siedzę, flotar nie. No. A flotar to wsiadaj. Ja nie jesteśmy już blisko, nie musimy, wiesz? Tutaj na dół, nie, bo... po prostu. Wiadro, wiadro. O! Jest! Nie rób tak. No, ptaki! Po prostu, jakieś dziwne ten... Nie, tutaj chyba nic nie ma, musimy wejść do środka. Mhm. Oj, oj, oj. Oby tutaj nie było żadnych mutantów, to będzie miła, latarka szybka jaskina. Się przydała. No właśnie. O, możemy kurde. Zrobić z tych czaszek te latarnie w środku, jak coś. Taką... No dobra. I to jest fajna serio jaskina. Dobra myśl, bo mamy kości. Zbiornik powietrza tu był, o to właśnie, ważne. My potrzeby, tak, zbiornik, my przyszliśmy tutaj w sumie tylko i wyłącznie po ten zbiornik powietrza. Ale... I dokumenty jakieś ważne. Jak już jesteśmy, to jaki ja bym... zbiornik powietrza? No tu, tu chyba, tu gdzie ja stoję. Czekaj. Tu powinien gdzieś leżeć. Amunicja do strzelby. Amunicja, o. 9 mm. A amunicja? Znaczy my butle tylko mieliśmy, ale my potrzebujemy chyba całej tej odkryte rzeczy. Odkryte miejsce, nie? Bunkier rozrywek. O. Na laptopka se kliknijcie. No. Tego laptopka chyba nie było, by the way, wcześniej. Bunkier rozrywek. Że zabawa tam będzie, tak? No tak, fun. Dobra, zobaczmy co tutaj jest, tylko tak... No ale ja nie mam tego aparatu tlenowego, tutaj po prostu była butla z tego, tak, co myślę. No tak, 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 tak. No. To znaczy, no butla to jest na wymianę tlenu, żebyście mieli, nie? Ale nie daje nam to tego, nie daje nam to tego, całej maszyny, nie? Który potrzebujemy. Mhm. Boję się. Nie bój nic, czekaj, rzucę w ciemność. Co to? A. No tak, jakieś mięso dziwnej jakości zebrałem. O, rzuć! Chcę rzucę, bo tam coś może być. Kurde. O kurczę, to te jaskinie. Ojej, nie, nie podoba mi się ta jaskinia. No, ale czuję taki klimacik tutaj. Uuu, mięsko! No, ja też, ale nie wiem co to za mięso. Ja wziąłem. Nie, znaczy... też wziąłem. Rzuć. Tylko głupi by nie wziął mięsa. Sobie leży świeżutkie mięso. No. O, tam już jest światło. Mhm. Tutaj coś jest? Nie. Woda? Nie ma nic. Ej, właśnie, nie ma... Nie ma nic w tej jaskini. Przyjazna jaskinia. O, widzę coś. Coś się tam rusza. Nie ma nic. A rzucisz flarę? Poczekaj, jasne. Chyba, czy że nie masz. Mam... Widzę tam jakieś dziwne osoby. Nie, już mi się skończyły. Oj, oj, oj. Akurat w tym momencie. Nic nie ma w tych jaskiniach, Clueless. No. Te jaskiny są bardzo bezpieczne. Siema. O, a to jest czerwona farba w ogóle. A, bije, bije. Oj, mutant, mutant. Mutant. Dobra, ja bym... mamy tą rzecz. Nie idziemy jak dalej? No właśnie się zastanawiam. My nie zastanawiam. Mamy jeszcze nic, nie? Dobra. Bo chcemy czekaj, jeszcze zdobyć... Czekaj, ładaj, Admiros, rzucam Nade'a. Ja rzuciłem Nade'a. O kurde. I... Okej, okay, wybuch? Dwa, dobrze. Nie ma co się z nimi bawić, od razu walimy. A, on tu jest, on żyje. Tak, rzuciłem mu kolejnego, odsuńcie się. Okej. Okay. Masz, idealnie pod tobą. Ty, ale go rozerwało. No i koniec zabawy, bo się skończyło. Dobra. To prawda? Ty, ale można w ogóle było tutaj zdobyć latarkę? No tak. Właśnie że można tutaj zdobyć latarkę. Ja nie pamiętam. Można, też. Można. Taką mocną latareczkę. Dobra. Kości? Ona jest no, na baterię też, no oczywiście, ale... No ale zawsze lepsza niż to, co było no do tej to o pory. Rybki. Rybki? No, ja poszedłem w inną odnogę i tu ciemno jest. No właśnie tu u mnie a też tam coś jest ciemno. Jest? Nie, no tam jest druga odnoga po prostu i tyle. Dobra, możemy tędy, tędy. Tylko kapoki musimy są. Pamiętać... Oho. Oho. Woda.
A to nie będzie wyjścia? One się jakoś rozdzielały, te jaskinie, dziwnie. Jezu, to jest jakieś takie ogromne, ogromna arena. To wygląda, jakby coś miało tutaj być. A tu są ciała jakiejś pani. Jest ciało. Ale ludzkiej, czy takiej... Ludzkiej i nie ludzkiej. Ma nogi. Oj. No to miała pecha po prostu. Pewnie posłużyła jako posiłek. No a to nie jest arena zabaw, rozrywki tutaj, tak jak było napisane? Na arenę nam zaznaczyło. Arenę nam chyba zaznaczyło na mapie, jako nowe miejsce do zwiedzenia. Tak mi się wydaje, że tak to właśnie działa. Tu coś jest fajnego. Dużo powieszonych ludzi. No. O nie, to jest podwodna jaskinia chyba, wiecie? A, czyli my tutaj musimy wrócić, jak będziemy mieli ten pełny strój. Jest, tutaj strój jest, druga część. Chodźcie. Dobra, jest. Druga część, akwalum. Zapraszamy Hoga tutaj do nas. Nie widzę rekina. No tu jest, obok pontonu. Pod pontonem jest teraz równiutko. Widzisz? Patrz. Jest rekin, no. No. Dobra, to wiesz, co trzeba z nim zrobić. No, ja nie mam czym właśnie. No właśnie, więc w takich sytuacjach, cyk. Pistolecik. Siema. Siema. Rzucimy mu rękę. Przyszedłem tu. I rekina już nie ma. Dwa strzały, Admiros. O. No, i pozbyliśmy się wiadomościa. Dobra, gdzie jest Tu, gdzie jestem. Przy flarze. Dobra, wskakujemy do wody? W sumie. No chyba. Ja lecę. Jest tu dość ciemno. O, jakieś szmaty tu są. Zbieraj. Zbieram. Zanurkowałem, ale jest bardzo ciemno, no. Nic nie widzę. A ten akwalung nie ma światełka jakiegoś? Ma. Ma, ale jest... I tak jest ciemno, ale tu jest przesmyk taki. Wydaje mi się, że w tej grze nie ma chyba więcej odnóg jakichś takich, żebyśmy się mogli zgubić, więc to tyle dobrze. A, no to jest jedna trasa. No. I plum do góry. Dobra. Tylko, kurde. No tak, zdecydowanie. Co mi jest? Jest ciemno, po prostu. Ojej, czy my jesteśmy na środku? Tak, ale no mamy na mapie, widzimy na mapie, gdzie jest nasz spanie, nie? Więc ja bym się przespał. Tam podchodzimy i się prześpimy, tak. Przespał i w drodze powrotnej do bazy, bo idealnie, jak będziemy wracali do bazy, będziemy mieli po drodze Modern Axe. Jelonki są! No, rozjechaliśmy spawner! No, tutaj jest spawner. Ale patrz, jaka pulanka dowalona, taka koło tutaj bazy. W ogóle sobie zdałem sprawę podczas budowania tej bazy. Ty, w ogóle tutaj coś jest na czerwono? Czy ja dobrze widzę? Widzicie to między drzewami? Tak, widzę. Ja jestem trochę daleko od was. No, nie wiem co to jest, ale możemy tam iść. Czerwona. No. I że znowu dom został wybudowany w jakimś takim ciulowym miejscu, bardzo ciulowym. No, o, i to jest to miejsce. Ty, to jest to miejsce... Ej, tu człowiek jest! Zobacz na to. I muzyczka mi się włączyła. Nie było wcześniej ludzi, jest. Nie? Normalnie żywy człowiek. Tak, żywy człowiek. Lol. A, on umarł właśnie. Okej, okay, to mi roz... Aha. No i już radio też rozwaliłem dlatego. Ty, i on tutaj flarą pokazywał to miejsce. Lepszą siekierkę ma. No właśnie, i po tą siekierkę tutaj przyszliśmy. Who is Jack Holt? Dobra. Są ten, patrz, panele słoneczne. Zebrałem właśnie panel. No tego miejsca chyba nie było, mam wrażenie w ogóle. Nie, był na pewno ten obóz. Ale inaczej zrobiono. Dokładnie, no. Nie było tylu rzeczy. O kurde. Dobra, możecie chwycić te panele słoneczne, jak coś? Tak, wziąłem. Who is Jack Holt? What is he doing here? Co ty powiedziałeś? Who is Jack Holt? A, no. Usłyszałem coś innego. No, usłyszałeś... A, no to usłyszałeś coś Jack Holt. No. Zdecydowanie, myślę. Tu jest taśma. Jak coś, gdybyście potrzebowali. Ale mamy tak dużo itemów, że nigdy tego nie mieliśmy. Alkohol jest. Ale dobrze. Pawnik pospolity. Wszystko trzeba... O, granaty Czemu tutaj są. My nosimy te cały czas na sobie? I co? No, te batyskafy całe. No, czemu ty chodzisz w ręce z panelem słonecznym? A gdzie mam go mieć? No, w ekwipunku. Ja go mam normalnie w ekwipunku. Jak to? No, normalnie go zebrałem. A, G po prostu kliknąłem, okej. To można. Ej! Baza rozwalona? Baza rozwalona. Tak myślałem. Aha. Oho. Czyli mogą przychodzić pod naszą nieobecność. No, na to wygląda. Mogą, na to wychodzi. Chyba, że zniszczyli to wcześniej. Nie, jak wychodziliśmy, to na pewno było to. Tutaj. Dziwnie to wygląda. Tutaj w ogóle ten mur został jakoś tak zniszczony losowo. No. Dobra, czy coś jeszcze zostało zniszczone? Nie. Ej, właśnie, że szopy się wkurzyły za zabijanie ich wielokrotnie. Dobra, zapisujemy grę w takim razie i tyle.